festiwal, to jest mój 17. najpiękniejszy festiwal świata, szczegół 12 w ekipie, która odpowiada za komunikację festiwalu. Wiele, wiele lat to były działania jako pokojowy patrol, czy jako wolontariuszka grupy komunikacje. I to były różne rzeczy związane z szeroką pojętą obsługą mediów, przygotowywaniem treści pod te media, a także przygotowywanie konferencji prasowych. No i mam to szczęście, że to jest mój trzeci festiwal jako pracownik fundacji, jako członek ekipy, która przez cały rok pracuje nad tematami komunikacyjnymi fundacji WOŚP i Poland Rock Festival. No cześć, Kuba jestem. Na szkolenie pokojowego patrolu pojechałem w 2017 roku. Wtedy nie spodziewałem się, że będę pracował 5 lat później na dużej scenie. Podczas rozliczenia już 30 finału powstał punkt humanitarny w Warszawie na Dworcu Wschodnim. Zaproponowali mi, żebym został tam koordynatorem tego punktu. I tam w ogóle Jurek był wolontariuszem przez parę dni i akurat był na mojej zmianie i tak się poznaliśmy. Od słowa do słowa przyszło do tego, że Jurek mnie zaprosił tutaj na dużą scenę. No i tak to jestem. No. Pilnuję czasu Jurka, tak, żeby Jurek zawsze zdążył na czas, żeby zawsze był, żeby też za długo nie gadał, jasne. Cześć, ja mam na imię Nikola. W czerwcu zeszłego roku postanowiłam pojechać do Szadowa Młyn i wziąć udział w szkoleniu. 2 miesiące później, w sierpniu, pojechałam na festiwal Poland Rock, byłam w grupie lotnej, a już 2 miesiące później, od października, zaczęłam pracę w fundacji. Tego co wiem, każdego roku fundacja przed finałem, w kilka miesięcy przed finałem, wysyła maila z propozycją do wszystkich osób z pokojowego patrolu z zapytaniem, czy może nie chcieliby pomóc w organizacji finału i popracować przez jakiś czas w fundacji. No i ja stwierdziłam, że to jest świetny pomysł i też świetna możliwość dla mnie. I skończyło się to tym, że przez pół roku pomagałam w dziale obsługi sztabów. Miałam okazję zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni i razem z grupą innych patrolowców oraz z ludźmi, którzy na co dzień pracują w fundacji, zajmowaliśmy się organizacją 30. finału. A teraz z kolei znajduję się na festiwalu Poland Rock i jestem w grupie foto, gdzie pod okiem profesjonalistów mogę udoskonalać swoje umiejętności fotograficzne razem ze świetną ekipą fotografów, którzy są tutaj na festiwalu już od wielu, wielu lat i mają dla mnie zawsze świetne wskazówki i są bardzo, bardzo pomocni. Więc myślę, że nie mogłam wybrać lepiej niż pojechać do Szadowa Młyn na szkolenie pokojowego patrolu. Polecam serdecznie. Welcome to paradise. This is the